Dzień dobry. Dziś moim gościem jest Ewa Kochańska, reżyserka i scenarzystka, autorka filmu dokumentalnego Jazda Obowiązkowa. Witaj, cześć. Cześć, dzień dobry. Twój film opowiada o 10-letniej dziewczynce, córce imigrantów, którzy przeprowadzili się z Ukrainy do Polski, do Warszawy. Główna bohaterka tego filmu, Julia, trenuje łyżwiarstwo figurowe. I jej rodzice, głównie matka, zdecydowali się właśnie na przyjazd do Polski ze względu na możliwości rozwoju tej ich córki. Chciałem cię zapytać, ponieważ w filmie dokumentalnym najważniejszy jest bohater. Więc chciałem cię zapytać, w jaki sposób i gdzie znalazłaś bohaterów do swojego filmu i dlaczego zainteresowałaś się właśnie tematem imigrantów? No tak, zgadzam się z Tobą, że bohater jest kluczowy i te moje bohaterki rzeczywiście no, wnoszą bardzo wiele do tej historii. Ja poznałam Julię najpierw, później Marinę, przy okazji kręcenia takiej krótkiej etiudy podczas kursu DocPro w Szkole Wajdy. Miałam takie zadanie do wykonania. Nakręcenie etiudy na temat samotność. No i właśnie wpadłam na taki pomysł, że pokażę taką małą łyżwiarkę wyczynową, która się mierzy ze stresem, z wyzwaniami właśnie w trakcie uprawiania tego sportu. I zrobiłam ten krótki, 3-minutowy film i no, okazało się, że to jest bohaterka, która ma w sobie jakąś siłę i zaczęłam myśleć o zrobieniu dłuższego filmu z Julią, a w międzyczasie poznałam jej mamę, Marinę. Ponieważ szybko doszłam do wniosku, że Julia jest ciekawą bohaterką na krótką historię, ale dłuższej być może nie pociągnie, nie udźwignie, a jednocześnie miałam okazję obserwowania Julii razem z Mariną wielokrotnie w szatni na Torwarze i tam zaobserwowałam szereg ciekawych sytuacji pomiędzy nimi, to pomyślałam w pierwszej chwili, że byłoby bardzo ciekawie zrobić film o relacji matki i córki. Matki, która marzy o sukcesie swojego dziecka i o małej dziewczynce, która no, stara się sprostać tym marzeniom swojej mamy. Jeszcze później okazało się, że one są imigrantkami z Ukrainy. Ja na początku, jak rozmawiałam z Julią, nie zorientowałam się, że ona nie jest Polką, ponieważ Julia praktycznie nie miała wschodniego akcentu. Robiła takie błędy, które są w ramach umiejętności dziecka w tym wieku i dopiero jak poznałam Marinę, to dowiedziałam się, że one są imigrantkami. I na późniejszym etapie oczywiście spotkałam się z Mariną i ona mi opowiedziała swoją historię, jak doszło do tego, że właściwie w trybie nagłym przeprowadzili się po wybuchu Majdanu z Ukrainy do Polski i właściwie ona podjęła tę decyzję, ponieważ jej mąż wtedy pracował za granicą i to wszystko się odbyło, można powiedzieć, w bardzo dramatycznych okolicznościach. Także determinacja tej kobiety, jej siła i plany i marzenia, które zorientowałam się, że ma, pomyślałam, że będą no, dobrą bazą do opowiedzenia historii właśnie o ludziach, którzy przyjeżdżają do Polski, żeby tutaj zrealizować swoje marzenia o lepszym życiu. A jak wyglądał ten wyjazd rodziny z Ukrainy do Polski? Mówisz, że oni szybko się zdecydowali na to. Rozumiem, że to właśnie była sprawa Majdanu, tego, co działo się na Ukrainie. Więc jak wyglądała to ta ich przeprowadzka? Oni co prawda nie mieszkali jakoś blisko tego epicentrum wszystkich wydarzeń, bo Marina i Julia pochodzą ze Starokonstantynowa, to jest Starokonstantynowa, to jest zachodnia Ukraina, ale no, trudno było przewidzieć, jak się potoczy sytuacja w kraju. A ponieważ Marinie po głowie już od dawna chodziły
takie myśli, żeby być może wyjechać z Ukrainy gdzieś na zachód, no to to był taki bezpośredni impuls, który skłonił ją do podjęcia naprawdę nagłej decyzji, bo to było tak, że ona kończyła remont swojego mieszkania nowego i zamówiła już sobie nowe meble do sypialni i w tym momencie właśnie w listopadzie wybuchł Majdan. Także ona błyskawicznie te meble jakby zwróciła. W ciągu kolejnego tygodnia poszła do szkoły, zabrała papiery dzieci ze szkoły i właściwie jakoś już na początku grudnia była w drodze do Polski z trojgiem dzieci, ponieważ Julia ma jeszcze brata i siostrę, żółwiem z wszystkimi niezbędnymi rzeczami, wsiedli wszyscy do samochodu i no, przekroczyli granicę. Także można powiedzieć, że ona no, podjęła duże ryzyko, postawiła właściwie wszystko z dnia na dzień na jedną kartę i zostawiła coś, czemu poświęciła serce i czas, bo no, to było ich wymarzone mieszkanie. Zresztą w filmie jest taka scena, jak oni to mieszkanie odwiedzają i ruszyła w nieznane razem z trojgiem dzieci. Mhm. Czyli to była taka decyzja polityczna, nie podobało jej się to, co dzieje się u niej w kraju i to był chyba ten powód, tak rozumiem? Nie, nie. Ja myślę, że jednak nie. To raczej była obawa o jakby losy rodziny, no bo trudno było przewidzieć, jak to wszystko się potoczy, czy ta wojna domowa, która się zaczęła w Kijowie, się rozleje na cały kraj. A poza tym Marina zawsze miała takie bardzo konkretne i dalekosiężne plany, jeżeli chodzi o rozwój jej dzieci. I ona zawsze widziała, że w tym dużym mieście, gdzie oni mieszkali, no, no nie ma jakichś perspektyw na rozwój, więc potraktowała to raczej jako taki, można powiedzieć, dodatkowy impuls, który rozwiał jej wątpliwości. Mhm. I wtedy postanowiła. Mhm. Jak wyglądało to życie ukraińskiej rodziny w Polsce, jak ty ich poznałaś? Z jakimi problemami oni musieli się mierzyć, kiedy ty kręciłaś ten program i podglądałaś ich też życie domowe? Powiem ci szczerze, że jak ja ich tam odwiedzałam i to były długie i częste wizyty, to na co dzień może nie widzi się tak wyraźnie, że oni się mierzą z jakimiś dodatkowymi jeszcze problemami niż inne polskie rodziny. Oczywiście ja byłam świadkiem ich starań o uzyskanie obywatelstwa polskiego. Zarejestrowaliśmy taką scenę, jak oni pisali list do prezydenta, bo są jakby dwie drogi, że można wystąpić o obywatelstwo do prezydenta albo do wojewody. Oni z jakichś powodów wybrali tą pierwszą. I na pewno był to jakiś okres niepewności i wyczekiwania, ponieważ Marina przede wszystkim wiązała z przyjazdem do Polski takie nadzieje, że ona stanie się na prostu obywatelką razem z całą rodziną jakby Unii Europejskiej. I bardzo zależało na tym, żeby to polskie obywatelstwo uzyskać, bo to dla niej otwierało drzwi do Europy. Ona nie zakładała, że oni w Polsce, przynajmniej na początku, że oni w Polsce zostaną na stałe. Brała pod uwagę to, że może wyjadą do Norwegii, może wyjadą do Niemiec. Ostatecznie postanowili być tutaj, z czego się bardzo cieszę, ale na tym początkowym etapie nie było jeszcze tej decyzji. No na pewno szczególnie dzieciom było trudno. No ja miałam okazję bliżej poobserwować tym, z czym zmaga się właśnie Julia. Myślę, że te pozostałe dzieci też w jakimś stopniu doświadczały tych trudnych dla nich sytuacji i wyzwań. Bo tak, no Julia była jednocześnie uczennicą nowej szkoły, gdzie posługiwała się obcym językiem, gdzie musiała spełniać jakieś wymagania, realizować program, zdawać egzaminy, zdawać do kolejnych klas. Jednocześnie oczekiwano od niej sukcesów sportowych i mama, i trenerka, i właściwie cała rodzina też na to czekała. Także myślę, że ona jako dziecko była poddana szczególnemu stresowi.
Poza tym no, z dnia na dzień została pozbawiona swoich przyjaciół, prawda? Więc tutaj musiała znaleźć nowych. Do sytuacji na przykład konkurencji w klubie sportowym nie jest łatwo. Ona zresztą też uczęszczała do szkoły o profilu sportowym, także w klasie też miała dzieci, które uczęszczały do tego samego klubu. No ja pamiętam taką jedną sytuację na początku, jak Julia wreszcie została zaproszona na długo wyczekiwane urodziny jakiejś koleżanki. Z jakiegoś powodu te urodziny zostały w ostatniej chwili odwołane, więc ona była naprawdę zrozpaczona. Mama oczywiście zaraz zaordynowała jakieś obowiązki, jakąś naukę, żeby Julia nie musiała się jakoś szczególnie za długo martwić. Także ja myślę, że właśnie głównie dzieci mają tutaj dużo, dużo stresu i dużo wyzwań jakby przed sobą. Marina jest taką osobą, która cały czas podejmuje jakieś działania, także ona... Dosyć zaradną osobą, jak widzimy. Konsekwentną też bardzo, taką silną, silny charakter mającą. No ale powiem, też przecież przyjechali bez pracy, bez jakiegoś większego prawdopodobnie zabezpieczenia finansowego, bo jak mówiłaś, że wcześniej wyremontowali tam mieszkanie, pewnie część z tych funduszy poszła na, które mieli odłożone właśnie na ten remont. Bez jakiejś takiej dobrej znajomości języka również. Więc ci dorośli chyba też nie mieli łatwo. Ten mąż jej, no, oni też mierzą się z takimi problemami podstawowymi, kiedy przyjeżdżają, prawda? Nie mieli jakiegoś właśnie zabezpieczenia. Oczywiście. Wiesz, ja poznałam rodzinę Mariny i Julii, jak oni już byli drugi albo trzeci rok w Polsce. Oni przyjechali do Polski w 2013 roku, a ja zetknęłam się z nimi po raz pierwszy w listopadzie roku 2015 i Siergiej był już wtedy w Polsce, wrócił z pracy w Norwegii i tutaj no po prostu, może ważne jest to, żeby wspomnieć, że Siergiej miał na Ukrainie sporą firmę budowlaną, która bardzo dobrze prosperowała, tuż przed wyjazdem do Polski też kilkakrotnie wjeżdżał za granicę do pracy. I tutaj jakby podjął pracę w tym samym charakterze, miał kilku pracowników i no, zajmował się po prostu remontami takimi trochę jakby większymi. To nie były prywatne zlecenia, tylko remonty na przykład klatek schodowych na osiedlach. No a Marina, mając troje dzieci, ogarniała całe to zaplecze i też zajmowała się no wszystkimi jakby formalnościami, które niestety ciągną się i pojawiają się co chwilę jakieś nowe, prawda? To szkoły dla dzieci, to ogarnięcie lekarzy, służby zdrowia. Poza tym ona też cały czas pomagała swoim znajomym, którzy przyjeżdżali z Ukrainy do Polski i próbowali tutaj też albo znaleźć pracę, albo zamieszkać. Wtedy ona wprowadzała ich w te wszystkie jakby tajniki, co trzeba zrobić, co wypełnić, pomagała też wypełniać te formularze i tak dalej, więc starała się również, co jest uważam bardzo ważne, bardzo warte podkreślenia, włączać cały czas jakby tutaj życie tej polskiej społeczności. W jaki sposób? No na przykład bardzo starała się być aktywna w tym klubie sportowym. Jak były jakieś zawody, to rodzice tam zawsze pomagali, organizowali jakieś posiłki dla dzieci. Posiłki właśnie, to też jest chyba... Tak. No, ona zawsze starała się w to włączyć. To jest taka właśnie osoba, która nie stoi z boku, tylko no, chce być częścią społeczności, w której mieszka. Mhm. A czy miałaś okazję spotkać się z innymi też Ukraińcami tutaj mieszkającymi w Polsce przy okazji realizacji tego filmu? Tak, ponieważ no, Marina ma taki, można powiedzieć, otwarty dom. Ja często porównywałam, że u niej czasami to było tak, że trochę jak na dworcu centralnym, bo to była taka baza, przez którą przewijały się właśnie też te osoby, które przyjeżdżały do Polski na chwilę albo na przykład jechały do Niemiec i miały jakieś sprawy do załatwienia w Polsce. Więc tam nieraz była taka scenografia, że goście spali na
łóżku do masażu, a właściwie Julia spała na łóżku do masażu, goście spali na właśnie łóżkach rozkładanych na podłodze. Także miałam okazję poznać tych ludzi. Bliżej poznałam przyjaciółkę Mariny, Olgę, która również się pojawia w filmie. Ona dość długo pracowała w Niemczech i właśnie często wracając na Ukrainę albo odwiedzając Ukrainę, zatrzymywała się u Mariny na dłużej. Miałam okazję przysłuchiwać się ich rozmowom na temat problemów właśnie, z którymi się spotykają. Przyjeżdżała też mama Siergieja, czyli teściowa Mariny. Przyjeżdżała mama Mariny też. No, mogłam poznać wszystkich. A czy zdarzyło Ci się widzieć jakieś nieprzyjemne sytuacje ze strony Polaków na przykład, gdzie kręciliście na ulicy, czy w jakichś miejscach publicznych, gdzie oni się stykali z warszawiakami, z Polakami, jak byli przez nich traktowani? Wiesz co, nie byłam świadkiem takich sytuacji, poza może jedną. Kiedyś byłam z Mariną w szpitalu tutaj w Warszawie, bo no ona miała jakieś poważne problemy zdrowotne w pewnym momencie i pojechaliśmy na tak zwany SOR. No i tam miałam takie trochę wrażenie, że Marina jest niewłaściwie traktowana. Czy to wynikało w ogóle ze specyfiki tego miejsca, bo wiemy, jaka jest sytuacja w służbie zdrowia, czy to wynikało z tego, że właśnie no, ona mówiła z wyraźnym wschodnim akcentem, trudno jest mi powiedzieć. Także ja byłam raz świadkiem takiej sytuacji. Pytam Cię, wiesz, dlaczego? Dlatego, że akurat jeżeli chodzi o to imigrantów z Ukrainy, to oni przeważnie przyjeżdżają z powodów ekonomicznych, czyli do pracy u nas. I dlatego są często, znaczy może nie często, ale zdarza się, że są traktowani przez Polaków z góry. To znaczy jako ci właśnie, którzy mają wykonywać tą najcięższą pracę, której my nie chcemy wykonywać. I to się niestety czasem zdarza. Dlatego Ci zadałem właśnie to pytanie, czy widziałaś właśnie jakieś takie sytuacje? No właśnie tak mówię, no raz w tym szpitalu, ale ja myślę też, że no to jest specyfika mojej bohaterki, bo no Marina jest taką osobą, która w relacjach z Polakami, w różnych sytuacjach, którą ją widziałam, ona nigdy nie przyjmowała właśnie takiej jakby postawy kogoś gorszego. Jakby to się wyczuwa w pierwszych słowach kontaktu z nią. Ona ma takie poczucie własnej godności, no istotnie ona nie była nigdy w stosunku zależności pracodawca-pracownik. To może wtedy wyglądać trochę inaczej, ale w takich relacjach międzyludzkich ona zawsze miała takie poczucie, ja tak to przynajmniej postrzegałam, takiej osobistej godności. To bardzo mi się też właśnie u niej podobało i myślę, że Julka i jej dzieci też mają taką cechę. Tak, no bo z drugiej strony jest to też film o sporcie i o ambicjach matki, o ambicjach, które przelewa na swoje dziecko, o sukcesie, też o porażkach, jak taka nastoletnia, dorastająca dziewczynka może sobie z tym poradzić lub właśnie może jak sobie nie radzi. To są też te bardzo ciekawe tematy, o których Ty opowiadasz, zresztą nawiązując do tytułu jazdy obowiązkowej tutaj w tym filmie. Matka uważa, że ten sukces to jest coś obowiązkowego. Jakby coś, co musi zostać wykonane przez jej córkę. Więc to jest też ciekawe spojrzenie właśnie na te kwestie dojrzewania i rywalizacji sportowej. Ja się chciałam zapytać jeszcze, czy Ty utrzymujesz nadal kontakt z rodziną Polniuków? Tak, no może nie tak często jak na etapie robienia filmu, ale teraz też trochę jest on ograniczony przez epidemię, ale tak, no nie dalej jak 2 dni temu rozmawiałam z Mariną. Wiem, że Julia za tydzień ma jakieś ważne zawody właśnie Mistrzostwa Polski. Ma ostatnią szansę, żeby w swojej kategorii
właśnie w złotej klasie jeszcze wystartować i tam osiągnąć jakiś sukces, więc to są dla niej bardzo ważne zawody. No, Marina, ponieważ dzieci już troszkę podrosły, łącznie z tym najmłodszym Zacharem, też miała różne ciekawe plany na swój rozwój, ale niestety pandemia właśnie je pokrzyżowała. Także wszyscy jesteśmy trochę w takim zawieszeniu. Wydaje mi się, że chyba Siergiej jest w tej chwili w Norwegii, przynajmniej był jeszcze niedawno, jak z nimi rozmawiałam. Bo tutaj też no, z racji sytuacji jest mniej ofert pracy, mniej możliwości znalezienia jakiegoś zlecenia. Także tak, jestem z nimi cały czas w kontakcie i rozmawiamy na temat tego, co się dzieje, co u nich słychać. Czyli Marina nadal nie pracuje, zajmuje się dziećmi, tak? Tak. Znaczy trudno powiedzieć, że ona nie pracuje, bo to jest kobieta, która pracuje. To też jest praca. Od piątej rano. Dzieci, a szczególnie w sytuacji, kiedy rzeczywiście Julia ma zawody i trzeba ją zawieźć, przypilnować, przygotować. To też jest wiele obowiązków, nie masz racji. Tak, choć teraz Julia już jest starsza i często jeździ sama na zawody, albo tam się podłącza do grupy koleżanek, albo ktoś ją zabiera, także już nie ma takiej konieczności, chociaż Marina lubi być też obecna, bo wierzę w to, że tam może ją dodatkowo jeszcze zmotywować i dopilnować, żeby była skoncentrowana, ale tak jak mówię, no, Marina ma mnóstwo planów i testuje różne możliwości i dla siebie, i dla dzieci, także jest no, cały czas zajęta, poza tym jednak no, prowadzenie domu, gdzie ma się troje dzieci, to jest praca, więc nawet jeśli ona nie pracuje zawodowo, to nigdy bym nie powiedziała, że Marina nie pracuje. Na koniec chciałem Cię zapytać jeszcze o decyzję tej rodziny, ponieważ wspomniałeś, że oni mieli plan wyjechać gdzieś dalej, do Niemiec czy do innego kraju, a jednak zostali. Więc powiedz mi, jak myślisz, że dlaczego? Wiesz, ja myślę, że to kwestie kulturowe zadecydowały. Jednak no Marinie jest dużo bliżej, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie do Polaków, niż do Niemców. Poza tym jej się bardzo podoba mieszkanie w dużym mieście. Ona uwielbia to, że mieszka w Warszawie, że ma widok na Stadion Narodowy, na Pałac Kultury, że czuje się jakby, że oni są w centrum wydarzeń. Natomiast robiła jakieś tam przeszpiegi, jeśli chodzi o wyjazd do Niemiec i no, tam miała taką perspektywę, przynajmniej tak mnie to relacjonowała, że osiądzie w jakiejś niemieckiej dziurze i tam po prostu umrą wszyscy z nudów. Także to, że ona właśnie mieszka w stolicy u nas, jest właśnie dla niej tym, czego ona szukała, bo ona cały czas szukała właśnie tych perspektyw rozwoju dla dzieci, żeby dać im szansę, żeby mogły coś nowego poznać, czegoś się nauczyć, uprawiać jakiś sport. I myślę, że wszystko tutaj ma, a przede wszystkim dobrze się czuje właśnie wśród Polaków. Ja z nią o tym rozmawiałam tak wprost, więc tak to rzeczywiście wygląda. Ciekawa bardzo historia, którą przedstawiłaś w wieście obowiązkowej. Odsyłamy wszystkich do obejrzenia tego dokumentu, bo można się z niego wiele dowiedzieć, ale też wiele nauczyć, wydaje mi się. I wyciągnąć ja sobie... Że warto popatrzeć na takich ludzi, bo to, co ja w nich podziwiam, to jest ogromna determinacja, pracowitość, wyobraźnia. To właśnie mnie zafascynowało w tych bohaterach, że oni właściwie, wiesz, no Marina postawiła wszystko właściwie na jedną kartę i pojechała w nieznane. I też w tej historii jest taki, można powiedzieć, paradoks, że wyjechała do kraju, w którym łyżwiarstwo figurowe nie stoi na szczególnie wysokim poziomie, prawda? Więc no, siła marzeń jest taka, że czasami robimy coś niekoniecznie racjonalnego, ale to, co mi się też podobało w Marinie, to jest to, że dla niej ten sport nie jest celem samym sobie, że ona wszystkie te aktywności dzieci traktuje jako drogę do ich rozwoju. I to właściwie był główny powód, dla którego ona wyjechała z Ukrainy do Polski, bo oni mogli tam, jeśli chodzi o materialne warunki życia, bardzo dobrze prosperować. To też jest ciekawe, takie poświęcenie, prawda, jej duże zaangażowanie się w rozwój dzieci i stawianie tego na pierwszym miejscu, aż tak z czasem przeambitnie takie dążenie do ich sukcesu, prawda? No, tak często jest, że
Nasze marzenia często przybierają jakąś formę presji na dzieciach, ale co chciałam jeszcze dodać, że to jest oczywiście jakieś poświęcenie, bo to się wiąże z wyrzeczeniami na przykład finansowymi, prawda, bo uprawianie takiego sportu kosztuje. Marina wydaje pieniądze na sukienki, łyżwy Julii, na opłatę za zajęcia sportowe, odmawiając je pewnie sobie różnych rzeczy, ale ją to po prostu autentycznie cieszy. Więc to z jednej strony jest poświęcenie, a z drugiej strony ona też w tym w jakimś stopniu uczestniczy. Dla niej to jest też, co daje jej, to jest też coś, co daje jej napęd, co daje energię. To po prostu też jest jakąś frajdą dla niej. Także to jest nie tylko poświęcenie, ale też coś, co ona po prostu lubi. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.